Pan starosta Raciborski, pan Grzegorz Swoboda, panie starosto, pan powiedział, to jest bardzo duży zasób pieniędzy, ale będzie do przerobienia na poziomie starostwa, na poziomie urzędników i pracowników, którzy muszą teraz się tym zająć. Państwo złożyliście wniosek właśnie na te trzy drogi. Proszę powiedzieć o szczegółach, którędy pobiegną te remonty. Panie doktorze, tutaj jako powiat realizujemy tych zadań drogowych bardzo dużo. To nie jedyne zadanie, które realizujemy na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Jak państwo wiecie, obecnie realizowane zdanie Pietrowice Wielkie Lekartów. Tam jest to w systemie zaprojektuj wybuduj, ale również bardzo wielkie zdanie, ponad 15-milionowe. Oprócz tego Krzanowice-Samborowice, oprócz tego Wiejska, oprócz tego ta droga od Tworkowa w kierunku Bolesławia, Borucina na Krzanowice, czyli tych zadań inwestycyjnych w tej części regionu jest bardzo dużo. My widzimy potrzebę udrożnienia tutaj tej części komunikacyjnej, ale ze względu nie tylko dojazdu jako okna, jak również pod kątem mieszkańców i bezpieczeństwa. Złożyliśmy trzy wnioski na drogi powiatowe, tutaj jeśli chodzi o możliwość rozwoju stref gospodarczych, pozyskaliśmy środki. My to potocznie nazywamy węzłem pawłowickim, czyli od granicy państwa, jeśli chodzi od granicy województwa do Pawłowa, od Pawłowa to w kierunku Pietrowic Wielkich, ale również w kierunku Modzurowa, czyli ten węzeł, te wąskie gardło chcemy tutaj udrożnić dzięki pozyskanym środkom, bo ponad 49 milionów uda się to zrealizować. Nie ukrywam, że prowadzę politykę taką, że realizujemy te zadania, na które powiat może pozyskać środki. Wtedy ten wkład własny jest dużo mniejszy, a dzięki temu jako powiat finansowo po prostu dajemy radę tak wiele realizować, bo to nie skupiamy się tylko na zadaniach drogowych, ale również na wszystkich innych, czy to w szkołach, czy w szpitalu, czy na Zamku Piastowskim. Jest tego naprawdę na bardzo, już myślę, że możemy liczyć to, znaczy wiem na pewno, że możemy liczyć w setkach milionów, a dzięki temu budżet powiatu jest stabilny i możemy go dobrze realizować. Ogromnie się cieszę, bo tak jak powiedziałem, od początku kadencji zabiegaliśmy bardzo mocno o obwodnicę. Obwodnica jest podpisana, jest realizowana, ale musimy też pamiętać o tych starych naszych drogach, które wymagają pilnego remontu. No i myślę, że pokazujemy, że możemy to zrobić w tej kadencji. To kolejne 15 km, czyli mówimy już, myślę, że w tej kadencji również ilość robi wrażenie, bo to będzie w granicach 140-150 nowych nawierzchni dróg, z czego się niezmiennie cieszę, bo pokazuje, że naprawdę możemy ponad podziałami, tak jak powiedziałem, jako starosta staram się współpracować z wszystkimi, dzięki temu do powiatu trafiają środki, które my możemy przerobiać. I jeszcze takie dopytanie, panie starosto, ta obwodnica, bo to też jest efekt czy przykład współpracy pomiędzy firmą EkoOkna a samorządem, który też będzie tutaj, będzie wkład finansowy EkoOkien, tak, prawda? Tutaj ten pierwszy etap, który pan dyrektor Tabor jest pomysłodawcą tego przebiegu, to również była inicjatywa nasza, moja jako powiatu, ale przy współpracy wtedy akurat na tym etapie pana Adama Wajdy, jak i pana Mateusza Kłoska. Pojechaliśmy do pana marszałka, przekonaliśmy go o potrzebie rozbudowy tej obwodnicy. No i nie ukrywam, w przeciągu praktycznie 3 lat jest dokument podpisany. To bardzo cieszy, bo tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to jest początek. Bo my potrzebujemy obwodnicy, która pobiegnie aż do Chałupek, odciąży cały powiat, a połączy, czy skomunikuje lepszy układ, jeśli chodzi o połączenie kierunek, oczywiście Opole, Chałupki, ale od czegoś trzeba zacząć, więc ten pierwszy etap, czyli Żerdziny 416 do Rudnika. Tutaj mam nadzieję, że tak jak pan marszałek zapowiedział, do 2028 roku będzie można przyjechać. To jest też największa kwota, pula taka dofinansowania rządowego chyba w tej kadencji, jeżeli chodzi o rządowe środki. Tak, tutaj nie ukrywam, że jeśli chodzi o te środki, to kwota robi wrażenie. Z tym, że jak państwo pamiętacie, ja w tamtym roku podsumowałem pracę na drogach, to tylko w 2022, na przełomie 2021-2022, jako powiat wydatkowaliśmy kwotę 100 milionów złotych na drogi. Pozyskaliśmy z różnych źródeł. Jako powiat powiedziałem, że otworzyliśmy możliwości, składamy wnioski do wszystkich dostępnych programów, czy to z Funduszu Dróg Lokalnych, czy to z rządowych programów, czy to z unijnych programów, czy z leśnych. I dzięki temu możemy tak wiele realizować, bo nie byłoby nas stać, bo każdy program oczywiście wymaga wkładu własnego, ale tak jak powiedziałem, gigantyczne środki pozyskane przez powiat, to oczywiście jest naprawdę wielka suma. No nie ukrywam, że budzi też obawy, jeśli chodzi o pracowników, bo to trzeba zaprojektować, wyłonić wykonawcę, nadzorować przebieg inwestycji i najważniejsze rozliczyć. No kwota nie jest mała, ale te zadanie nie jest małe, ale tak jak powiedziałem, my mamy, myślę, jako powiat doświadczenie, bo tych zadań drogowych zrealizowaliśmy już na wiele set milionów, więc tu kolejne, które będziemy mogli zrobić. Finisz można przewidywać na 2025 rok mniej więcej, tak? Znaczy, bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko wszystkie dokumenty zostaną oczywiście na podstawie dokumentacji, bądź to programu funkcjonalno-użytkowego, będziemy w stanie w
wyłonić wykonawcę, jeśli będzie zainteresowanie firm, to będziemy chcieli to zadanie jak najprędzej zrobić, żeby, zresztą myślę, że słyniemy z tego, że jako powiat nigdy nie przeciągamy tych zadań, tylko realizujemy zgodnie z harmonogramem, więc tutaj na pewno sam ze względu na ilość i jakość, no będzie to wymagało na pewno zaangażowania dwuletniego. Tak będziemy to planowali, żeby do 2025 te drogi były zrealizowane. Bardzo dziękuję. Dziękuję.